Obywatel Polski powinien mieć świadomość tego, że gdy znajdzie się w przypadku zagrożenia swojego życia, jest w Polsce siła, która się o niego upomni. Na pewno nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, nawet jeśli chodzi o mieszkańców Poznania, że ta baza jest taka duża, jest tutaj, pracuje tutaj i służy 2000 osób. Jesteśmy drudzy po Volkswagenie w tym mieście. Musi to być zbudowany dobry zespół ludzi. Dobry zespół ludzi i wtedy będą efekty, bo zadań jest bardzo dużo i bardzo różnych. Pełnimy dyżury bojowe w systemie zintegrowanym, systemie obrony powietrznej NATO i też prowadzimy dyżury bojowe w systemie narodowym. Dyżur bojowy to każdy, myślę, że jest świadomy. Natomiast niewiele rzeczy o tym można powiedzieć, dlatego że wiąże się z bezpieczeństwem naszego państwa. Jeśli chodzi o nas, pilotów, tutaj jakie zadania realizujemy na F-16? Są to tury dyżurów, pełnią je rotacyjnie różne bazy. Polega to na tym, że zawsze dwóch pilotów i dwa samoloty jest w gotowości 24 godziny na dobę, jeżeli cokolwiek by się działo w naszej przestrzeni powietrznej. Dostajemy sygnał z centrum dowodzenia i jesteśmy w powietrzu w ciągu kilkunastu minut i działamy. Dyżur bojowy w trakcie Euro był dodatkowo rozbudowany. System był dodatkowo rozbudowany właśnie o dodatkowe pary dyżurne na różnych lotniskach, w zależności gdzie odbywały się mecze. Bo cały system obrony powietrznej był ukierunkowany na to, żeby nie było żadnego zagrożenia z powietrza nad obiektami sportowymi, na których się odbywały mecze. Środki rakietowe, śmigłowce bojowe, samoloty F-16, MiG-29, Su-22, także cały system obrony powietrznej brał udział aktywnie w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Oczywiście można powiedzieć, że jest to sprawnie działający organizm, natomiast żadnych organizmów nie ma idealnych i nie ma żadnych urządzeń idealnych, więc nawet jako wielki system ciągle jest, następuje jego usprawnianie, modernizacja, dogrywanie, zmiana organizacji. W lotnictwie chodzi o to, żeby każdego dnia być lepszym i myślę, że tutaj staramy się to zrealizować. Po otrzymaniu sygnału do osiągnięcia gotowości numer 1 mamy 10 minut do tego, żeby się zameldować w śmigłowcu, że jesteśmy gotowi do uruchomienia silników i startu. Resztę szczegółów dopracowujemy już po prostu w trakcie dolotu na miejsce akcji. Od bazy, od Gdyni, możemy wykonać lot na odległość 180 km, operować w rejonie około pół godziny i to nam jeszcze zabezpiecza powrót na lotnisko. Dużą trudnością jest po pierwsze odnalezienie obiektu akcji, czyli danej jednostki pływającej, i następnie utrzymanie precyzyjnego zawisu po to, by ratownik pokładowy mógł bezpiecznie zjechać na pokład takiej jednostki. Przy dużym falowaniu w morzu jest to dość trudne pod kątem pilotażowym.
Załogi statków powietrznych, wszystkich, nie tylko tutaj naszych śmigłowców ratowniczych, przechodzą specjalistyczny kurs z zakresu awaryjnego opuszczenia statku powietrznego po wodowaniu. Kurs jest robiony w głębokim basenie, jest zrobiona trenażer, kabina śmigłowca. Zajmujemy tam miejsca i w warunkach zaciemnienia z wytwornicą fal, czyli warunki bardzo zbliżone do realnych. Uczymy się, wytrenowujemy czynności właśnie do opuszczania takiego statku powietrznego po wodowaniu. Jeden z niewielu w Europie. Jest to naprawdę bardzo profesjonalnie przeprowadzony i przygotowany kurs. Robione tutaj w Gdyni na bazie ośrodka szkolenia nurków, nurków marynarki wojennej. Pierwsza akcja Serce. Po 12 latach szkolenia na samolocie AN-28 mogłem coś bardzo ważnego zrobić dla kogoś innego. Wziąć udział w ratowaniu życia. Dla nas akcja Serce była stresująca. Zaczęliśmy przygotowania o godzinie 2 w nocy. Żeby po 2 godzinach zabrać zespół kardiochirurgów i przewieźć go do Warszawy na Okęcie. Lądowanie odbyło się o godzinie 5. Po około 2,5 godziny wystartowaliśmy z Warszawy do Gdańska. Z tego, co się dowiedziałem, około godziny 13:30 serce biło już w innym człowieku. Praca sapera nadal ma sens. Patrole rozminowania interwencyjnie podejmują przedmioty niebezpieczne i wybuchowe. Jako pozostałości właśnie po II wojnie światowej, które nadal stanowią realne zagrożenie dla osób przebywających w rejonie takiego znaleziska. Przy dynamicznym rozwoju miast obecnie, czyli większych aglomeracji miejskich, gdzie prowadzone są regularne jakieś prace ziemne, budowlane, napotykamy na takie znaleziska. Najbardziej znaczącym wydarzeniem w toku mojej służby, które utkwiło mi w pamięci, była akcja przeprowadzona przez nasz patrol w Toruniu, gdzie na terenie osiedla przy ulicy Matejki firma budująca gazociąg natrafiła na stanowisko ogniowe. Stwierdziliśmy, że w tym jednym miejscu znajdowało się ponad 60 pocisków kalibru
o ile dobrze pamiętam, 105 mm. Rozrzut odłamków mógłby pozbawić wielu ludzi życia, albo następstwem byłoby jakieś stałe kalectwo. Patrole naszej jednostki w ostatnim roku wykonały ponad 760 interwencji, podejmując przy tym ponad 760 tysięcy wszelkiego rodzaju przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych i przejeżdżając ponad 300 tysięcy kilometrów pojazdami specjalnymi. Niesiemy pomoc w sytuacjach jednoznacznych do przewidzenia, ale z którymi nie radzą sobie służby cywilne. Przykładem może być niesienie pomocy osobom, które były odcięte niedaleko Kruszwicy na półwyspie, który wskutek powodzi, wylewów wiosennych został odcięty. Przez 3 miesiące żołnierze naszego pułku utrzymywali łączność tych kilku zagród z normalnym życiem. Przez te 3 miesiące mieli doświadczenia nie tylko w zaopatrzeniu i przewożeniu ludzi, ale również w normalnym, codziennym życiu, kiedy trzeba było księdza z ostatnią posługą zawieźć, jak i również kobietę do porodu. Budowaliśmy bardzo dużo mostów, które zostały na użytek społeczeństwa zarówno w okolicy Inowrocławia, jak i na terenie całego kraju. W skład Wojskowej Jednostki Odbudowy wchodzi 8 grup zadaniowych. Nie musi być to dużo żołnierzy. Najważniejsze, żeby to byli wysokiej klasy specjaliści, 89 żołnierzy i 60 jednostek sprzętu, który umożliwi nam wykonywanie praktycznie każdego zadania. Wysłanie niewielkich, ale świetnie wyposażonych i wyszkolonych grup żołnierzy sił specjalnych jest najlepszym sposobem na przeciwdziałanie dalszej eskalacji konfliktu, bądź też może wprowadzić do zupełnego jego zażegnania. Obywatel Polski powinien mieć świadomość tego, że gdy znajdzie się w przypadku zagrożenia swojego życia, jest w Polsce siła, która się o niego upomni. Jednostka GROM jest jednym z ogniw bezpieczeństwa państwa. GROM jest w stanie realizować operacje zarówno w środowisku lądowym, jak i w środowisku morskim. Dedykowany zespół morski jest w stanie wykonywać operacje przeciwterrorystyczne na platformach wiertniczych, na statkach, bądź uwalniać pasażerów z promów.
Cele uzyskiwane przez żołnierzy sił specjalnych są celami strategicznymi, nie tylko w kontekście militarnym, ale również politycznym bądź ekonomicznym. Sytuacjach, gdzie wszystko zawiedzie, gdzie ktoś zdecyduje się nacisnąć czerwony guzik z nazwą GROM, mamy jeszcze nadzieję i mamy szansę na to, że wszystko można jeszcze naprawić, wszystko można odwrócić. Operacja Hostage Rescue, czyli operacja, która ma na celu uwolnienie zakładników, to królowa taktyk. Bezpieczeństwo jest integralnym towarzyszem szkolenia operatora GROM. Cel, który stawiamy sobie i przewartościowanie, czyli nasze życie, dajemy na drugi plan po to, żeby uwolnić zakładników. Jedynka jest tu dwójka. Powoduje, że przygotowanie do tego typu misji jest trudne, natomiast satysfakcja, która przychodzi po operacji, jest niewspółmierna do wyrzeczy. Mówimy o życiu ludzkim, o życiu zakładników, o ludziach, którzy wbrew swojej woli dostali się w ręce oprawców. Mam za sobą około 100 operacji bojowych i przyznam się, że moment taki, gdzie oddaje się żywego człowieka w ręce rodziny. Jedynka to dwójka, dwóch zakładników, do desantu gotów. Zrozumiałem, desant. Są to chwile, dla których warto się poświęcać, dla których warto żyć. Dla których warto wejść na bardzo trudną drogę, jaką jest droga operatora jednostki GROM. Precyzja strzelecka i trening taktyczny, który prowadzony jest w jednostce, wymaga tysięcy godzin treningu. Trenujemy aż do bólu, do tego momentu, gdy pojawi się pamięć mięśniowa. Operator nie ma czasu na mierzenie. To musi być nawyk. Tobie ojczyzno, to motto przejęliśmy wraz z tradycjami, które dziedziczymy po cichociemnych. To było ich zawołanie i to jest zawołanie, które dla nas jest wciąż żywe i aktualne.